miejsce. Tym razem w samym centrum parlamentarnej burzy znalazło się aż dwóch poznańskich polityków. Zgodnego z prawem przerwania ciąży. To jeden z nich, Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a całkiem możliwe, że niebawem, nowy rzecznik praw obywatelskich. Poseł Bartłomiej Wróblewski będzie doskonałym rzecznikiem. Jest to skandaliczny pomysł, jest to kolejny policzek. Chyba nie ma drugiego tak skompromitowanego posła z Wielkopolski. Sprawa budzi tyle emocji, bo to właśnie poseł Wróblewski był twarzą wniosku grupy ponad setki posłów w sprawie aborcji i uzasadniał go przed Trybunałem Konstytucyjnym. Także osoby chore i niepełnosprawne mają takie samo prawo do życia jak każdy z nas. Trybunał uznał, że przerywanie ciąży przy ciężkim uszkodzeniu płodu faktycznie jest niezgodne z konstytucją i przepisy zaostrzył. Skutkiem były masowe protesty na ulicach. Nazwisko Wróblewskiego padało tu wielokrotnie. Pan Wróblewski! I bynajmniej nie były to wyrazy sympatii. Pan poseł Wróblewski słyszy państwa teraz. To na przykład pikieta pod siedzibą naszej stacji pod koniec stycznia, tuż po publikacji wyroku Trybunału, gdy poseł był gościem otwartej anteny. Kobiety z Poznania i myślę też, że z całej Polski nie mają już do pana szacunku. Dzieci nierodzone są w tej gorszej sytuacji od nas, ludzi dorosłych, że swoich praw bronić nie mogą. Dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar formalnie skończył swoją kadencję we wrześniu, ale przez pół roku nie udało się wybrać następcy. Kandydata muszą bowiem zatwierdzić Sejm i Senat, a ten drugi jest dziś w rękach opozycji, przynajmniej teoretycznie. A że skłaniam się, to prawda, skłaniam się. I tu na scenę wkracza kolejny poznański polityk Jan Filip Libicki. Dziś senator PSL, ale w przeszłości był zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i w PiS. Teraz niespodziewanie zapowiedział na Twitterze, że skłania się ku temu, by kandydaturę Wróblewskiego poprzeć. Ja się nad tym zastanawiam. Są za i są przeciw. Za kandydaturą posła Wróblewskiego przemawia to, że przeprowadził kwestię aborcji eugenicznej. To jest dla mnie rzecz ważna, zawsze o tym mówiłem. Po takich zapowiedziach Libickiego w szeregach opozycji zawrzało. Bardzo go szanuję, jego poglądy, ale uważam, że poparcie posła Wróblewskiego na to stanowisko byłoby kompletną kompromitacją. Cały czas wierzę w to, że nie jest aż takim fundamentalistą i nie poprze drugiego fundamentalisty religijnego na to stanowisko. Politycy opozycji uważają, że już samo wskazanie Wróblewskiego jest skandaliczne. I to nie tylko przez sprawę aborcji. Konstytucja mówi, że rzecznik praw obywatelskich nie może należeć do partii politycznej. Za to powinien być niezawisły i niezależny od innych organów władzy. A tymczasem Wróblewski to dzisiaj aktywny polityk i to partii rządzącej. On sam nie odebrał dziś od nas telefonu. Jego partyjni koledzy mimo wszystko przekonują, że rzecznikiem praw obywatelskich byłby świetnym. Bartek Wróblewski na pewno jest bardzo niezależnym posłem. Na pewno wszyscy Polacy będą mogli liczyć na jego wsparcie. Senator Libicki podkreśla, że Wróblewski umiał się sprzeciwić władzom PiS, na przykład w słynnym głosowaniu nad piątką dla zwierząt. Był za to nawet krótko zawieszony w partii. Tylko jesteśmy wciągani w tą wojnę. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz twardo zapowiada, że nie ma zgody, aby rzecznikiem został czynny polityk obozu władzy. Lider senatorów Koalicji Obywatelskiej też ma nadzieję, że Libicki, z którym dziś osobiście rozmawiał, ostatecznie za Wróblewskim nie zagłosuje. Ale nawet gdyby tak się stało, co byłoby moim zdaniem poważnym błędem i moralnym i politycznym, to bez senatora Libickiego jesteśmy tę kandydaturę w stanie odrzucić. Gdyby bowiem Libicki zagłosował za kandydaturą posła PiS, to jeszcze nie wystarczy. Co prawda poparcia dla Wróblewskiego nie wyklucza też niezależna senator Lidia Staroń. Ale nawet wtedy głosy w Senacie rozłożyłyby się 50-50. Chyba że z opozycji wyłamie się ktoś jeszcze. Mamy za sobą dziesiątki, setki głosowań. Tu pada inne ważne pytanie o przyszłość tak zwanego paktu senackiego. W wyborach opozycja wystawiała do Senatu wspólnych kandydatów, aby nie zabierać sobie wzajemnie głosów. I dzięki temu zdobyła większość. No niech mi pan powie. Senator Libicki uważa, że nie można mu zarzucić rozbijania tego paktu i przypomina, że na przykład poparł Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu. Pomimo, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie oferowało mi tą funkcję. Odrzucałem ją za każdym razem. Dałem dziesiątkami głosowań przykład,
że nie dam się skapitować PiS-owi. Gdyby Bartłomiej Wróblewski faktycznie został wybrany na rzecznika praw obywatelskich, musiałby zrezygnować nie tylko z członkostwa w PiS, ale również z mandatu posła. Jego miejsce w Sejmie w pierwszej kolejności mógłby zająć Tadeusz Dziuba, ale musiałby wtedy odejść z Najwyższej Izby Kontroli. Drugi w kolejce do zastąpienia Wróblewskiego jest były kandydat PiS na prezydenta Poznania, Tadeusz Zysk. Wpływ na wybór nowego rzecznika praw obywatelskich miał być jednym z większych atutów wygranej opozycji w Senacie. To byłaby prawdziwa ironia losu, gdyby właśnie ta sprawa przyczyniła się do rozpadu tego paktu. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.